Ale macie nagrane co Polki, które mówią, jak się pracuje na Solenie, tak? Znaczy, mi się bardzo podoba ten festiwal i to jest możliwość, żeby na przykład wolontariusze uczyli się języka, w dodatku jakieś interpersonalne relacje. Można poznać nowych ludzi i zaprzyjaźnić się i zobaczyć, że na przykład ci ludzie, którzy tworzą te filmy, które nam się podobają, to oni wcale nie są jakimiś, no, nie wiadomo czym i są przyjaznymi ludźmi. Tłumy, jakie tu przychodzą i różnorodność osób z wielu krajów, no to robi wrażenie. Znaczy, ja w ogóle wiążę przyszłość ze środowiskiem filmowym, tak? Chciałbym tam robić jakieś filmy, czy coś w tym w kierunku w przyszłości robić. No a to jest chyba najlepsze miejsce, żeby coś tam jakoś, no, zobaczyć od kuchni, tak? Te wszystkie osoby, poznać jakieś, może nie znajomości zrobić, bo to nie o to chodzi, ale też no, kojarzyć, że tak powiem, od strony technicznej, bo tutaj przecież można sobie zobaczyć cały sprzęt ten filmowy. Głównie o to mi chodzi, no bo osoba to jeszcze jedno, a sprzęt to drugie też, no, więc jedno i drugie jest niezbędne do zrobienia filmu, prawda? Wolontariuszem jestem pierwszy raz w tym roku, ale zawsze starałam się być uczestnikiem w jakiś sposób, czy to chociaż kilkudniowym, czy jednodniowym nawet, ale byłam tutaj, krążyłam, a chciałam zobaczyć, jak to wygląda od kuchni, ponieważ jestem też związana z, a ja akurat osobiście z teatrem, ale w ogóle interesuje mnie bardzo, bardzo, bardzo film. Postanowiłam to zrobić, zostając wolontariuszem.